Świat nie lubi próżni, musi iść do przodu ku rozwojowi. Odkrywcy, prekursorzy, wynalazcy dwoją się i troją jak nadążyć za potrzebami konsumentów. Roboty idą im z pomocą. Pierwszy raz u nas w, w historii taka wystawa robotów i ma miejsce. Bardzo ważny element chyba rozwoju dla każdego przedsiębiorca. Staramy się, żeby te nasze przedsiębiorstwa się rozwijały, bo... Każdy z nas wie, że bardzo trudno jest o pracownika w tej chwili i niestety tak będzie się tak rozwijało, że coraz więcej będzie robotów i automatyzacji przemysłu. Ogólnopolskie wydarzenie, czwarta jego edycja odbyło się w Ostródzie. To budujące dwa dni ciekawostek i technologii na żywo, to co człowiek widzi w telewizji, nie jest w stanie wywrzeć aż takiego wrażenia jak podczas konfrontacji bezpośredniej. Pierwszego dnia, dzień otwarty, skierowany do mieszkańców i dużych i małych. Drugi dzień specjalistyczny. Konferencja Automatyzacja i Robotyzacja Przemysłu bogata była w wykłady. Te technologie, które tutaj pokazujemy, tak naprawdę są widoczne w codziennym świecie. W takim zwykłym życiu, jeżeli robią Państwo zakupy w takim dużym sklepie sportowym, gdzie automatycznie kasa nalicza nam, powiedzmy, ceny, to jest to technologia RFID, którą tutaj też można zobaczyć. Spotkanie znaczących firm wyspecjalizowanych w dziale technologii spotkało się z zainteresowaniem i uznaniem samorządów. Starostwo Powiatowe w Ostrudzie oraz Urząd Marszałkowski w Olsztynie przywitali i wsparli przedstawicieli tych osobliwych produktów.